Dzień dobry, dzień dobry. Próbujemy coś zrobić dzisiaj. Tylko jeszcze nie włączam. Bateria jest na razie włączona na wlajce. Dobra, muszę wyzerować sobie widok, bo jest spieprzony. AC available. Włączamy. A możemy chyba hydraulikę od razu włączyć. Co jeszcze zapomniałem? Interiorize nie potrzebuję, IRS. Czyli raz, dwa. Dobra. Teraz tak, zanim pójdziemy dalej, powinniśmy teraz pause init zrobić. Zrobimy sobie pause init na szybko. Pause init, mamy lotnisko EKRN. Bach. W ogóle zrobimy jedną rzecz. Damy na razie stop, żeby nam było łatwiej, żeby nam kamera nie latała. Dobra, to mam zrobione. Ok, flight plan. EKRN. Możemy szybko FSUIPC włączyć oraz Pilot to ATC, bo to się chwilę będzie uruchamiało. KCH. Proszę. Lot 337. Ok. Alternate nie mamy na razie. Dobra, exec. Ok. Zobaczmy tutaj szybko starsze flighty, bo mamy. Dobra, ostatni nasz lot był z Wrocławia do EKRN i teraz będziemy do Kopenhagi krótki skok robili. Co ja szukam? Flight altitude cruise mamy 160, czyli tak, łączymy się z grą. Ok. Cruise altitude mamy 160. I flight plan, bo jak pamiętacie, jeśli oglądaliście poprzedni film, to w Pilot ATC całkowicie rozpiżył mi wszystko. Nieprawidłowo. Wszystko zrobił, więc spróbujemy ręcznie go zaprogramować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy nowy flight plan, 16 tysięcy, jest ok. Przepraszam, EK. Lecimy do EKCH, Enter. Ok, i teraz tak. Zobaczmy, co to nam Simbrid wypluł. Direct to row. Czyli dodajemy sobie waypoint ROE ROE Enter. Powinien go dodać po drodze. Ok, następny mamy M743 M743. Nie ma w bazie danych. Dobra, to inaczej. Zrobimy inaczej. To wywalimy i zrobimy autoplan. Zobaczmy, co on wymyśli. Ok. I to jest w sumie sensowna trasa. Z tej strony robimy podejście. Dobra. Ok. To jest sensowne. Dobrze. I taki flight plan sobie teraz wprowadzimy do SID. Runway 29. Tutaj nie ma żadnych departures na SID-zie. Approach mamy na starze, mamy różne. Co on tutaj nam wybrał? On wybrał na jakiś approach? A, T2 via start, T2V1C. Ok, dobra, czyli on to wybrał. Ok, czyli EKRN, zaczynamy tutaj. Mamy. Co my robimy teraz? Departure arrival. Ok.
Runway. Zakładam, że runway 11 to jest. Bo jeśli tu jest taka informacja, to nie widzę, gdzie ona jest. Runway 29. Ok, runway 29. Exec. Ok, wracamy. Arrival. I teraz arrival mamy na ILS runway 22R, czyli next page. 22R. Ok. Direct. Czyli co, vectors mam wybrać, czy nie? Tutaj musimy wybrać TV1C, T2. OK. I coś nam się tu pojawi? Nie, nie mamy. Exec. Zobaczmy, jak ten nasz flight plan wygląda w takim razie. Legs. Runway then. T2. Czyli to przenosimy tutaj. OK, direct. Pojawił się direct od razu. Do T2, Venom, zgadza się, i tu są wektory, i te wektory nas nie interesują, więc zrobimy delete, Venom, nie, dobra, jeszcze raz flight plan, nie zrobiłem exec, cancel mod, next page, up legs, jak to wygląda, ok. To przenosimy tu, exec. To przenosimy tu, exec. Teraz zobaczmy naszą trasę. To o. Kurde. Się pogubiłem. Nie, a to możemy w sumie to sobie od razu włączyć. Next waypoint Venom. I mamy prosto podejście. Dobra, super. To jest dziwne, że to jakoś tak się wyświetla, ale ok. Weźmiemy to. Perfinet. Dobra, i Perfinet, i tutaj właśnie jest dlaczego potrzebujemy Simplifan. Dobra, musimy ten flight plan zedytować. Jakiś. Robal mi ładzie po biurku, sekunda. Będzie krwawa walka. Mogę tego nie przeżyć. Jakiś mol chyba. Dobra, mam chusteczkę. Podwójną. Dobra, tą potyczkę wygrałem. Zobaczymy, kto wygra wojnę. Wróćmy. Zróbmy edit flight. Poprawmy czas. Poprawmy runway. Mamy 11, zgadza się. I arrival runway mamy 22, right. Jest. Problem nowe T2, TV1C. To się zgadza. Taką trasę, ok. Dobra. I teraz generujemy OFP. I tu będziemy mieli wagi, które wprowadzimy do gry. Ok, block fuel, zero fuel weight, 26322. 26322, czyli tutaj musimy się udać. Alt 7. Performance. Low fuel weight 26322 enter. Init fuel from aircraft w ogóle zrobię najpierw. 26322, tak, tak było. 26322 i block fuel mamy 3498. 34498 enter. Dobra, i teraz set payload jeszcze raz, copy perfinet. Od razu sobie ustawimy tutaj i
Cruise altitude mamy F. A F16. F160. OK. Exec. Winav. Next. Next. Wszystko się zgadza. Perfinet. To jest OK. To jest OK. Dobra. To jest wszystko OK. Czyli zrobiliśmy battery, zrobiliśmy IRS, FMS wprowadziliśmy. 3495 zgadza się paliwo. To wszystko jest OK. Start light to mamy OK. FMS WINAV setup. WINAV mamy ustawiony. Przypomnij, tutaj ustawimy sobie Lexy, tutaj ustawimy sobie to. Pięknie. Teraz tak. Musimy włączyć hydraulics. Nie tak. Raz, dwa, trzy. To jest OK. Landing elevation. Olewam landing elevation. Nie chce mi się tego ustawiać. Wing shield. Hit. Raz, dwa. Ja nie wiem, czy ja drzwi pootwierałem. Teraz pootwierałem. Od razu włączymy. Nie to. Raz, dwa. Emergency lights. I teraz przechodzimy tutaj i robimy step trim. Mach trim. TCAS włączę już teraz. Yaw damper uruchomiony. Nie wiem, czy to muszę wycisnąć też, czy nie. Drzwi zamykamy. I startujemy apelu. I czekamy, aż będzie available. Teraz. Potem klima. Dobra, przy okazji sprawdzimy sobie, czy działa nam ustawianie wysokości. Alt. Gdzie ja mam przycisk Alt? Tutaj. Teraz działa. Dobra. Dobra, to teraz coś sprawdzimy. O. Okej. 16200. A, to tak działa. Okej, dobra. Zainstalowałem sobie dodatek Axis and Doors. Ta aplikacja ona jakby robi jako pośrednik między joystickiem czy też przepustnicą a grą i pozwala customowe wszystkie rzeczy uruchomić. Dobra, to jest available, czyli tam to wcisnąłem niepotrzebnie. Włączamy klimę teraz i dzięki temu ten cholerne pokrętło Alt będzie mi teraz działało. Teraz odłączamy GPU, zdejmujemy czoki, hamulec mamy zaciągnięty, ustawiamy baro i prosimy teraz o clearance. Przyłączymy się tutaj, powinniśmy się połączyć do operations, nie to okienko tutaj.
Perseverance, lot 237, good morning. Hola, Limia. Lot 337 ready to copy IFR clearance. Lot 337, we don't have a flight plan on file for you. Oczywiście, że nie macie. Lot 337 ready to copy IFR clearance. Lot 337 is cleared to Echo Kilo Charlie Hotel as filed. Expect departure runway 29. Climb and maintain 4,000 feet. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 3364. Clear to Echo Kilo Charlie Hotel as filed. Climb and maintain 4,000 feet. Squawk 3364, lot 337. Lot 337, read back correct. QNH is 1013, let us know when you're ready for pushback. QNH is 1013, lot 337. Dobra. Teraz wracamy do gry. Flight dyrektora możemy sobie włączyć, był już włączony. Okej. Squawka musimy ustawić. Co nam powiedział squawk? 3364. 3364, czyli wchodzimy do radio. 3364, bach. Okej, mamy squawka. Będziemy podchodzili na ILS-a. W... nie tu, tylko EKCH. Dobra, zrobimy inaczej. Zaimportujemy sobie Flight Sim Briefa, to nie będę musiał klikać tutaj. Open Charts List. Co ja chciałem sprawdzić? Przypomnijcie mi częstotliwość. Approach. Mieliśmy 22 prawy. Ok. Lock. ILS, tutaj mamy refer to minimums. Okej, 110,9 i to jest nieprawidłowo, bo nam 112 wpisał. Czemu nam wpisał 112? 110,9, 110,9. Nie mam pojęcia. Dlaczego tak się stało? Okej. W ogóle 22 right kas. Final. Arrivals. 1C to było, czy 1A? Nie pamiętam. Dobra, to jest nieistotne w tej chwili. To ustaliliśmy. Skok ustawiony. Włączamy teraz sobie beacony. Logo. I prosimy. Lot 337 ready for pushback. Lot 337 pushback approved. A więc robimy pushback teraz.
ten pushback niestety muszę ręcznie zatrzymać, bo inaczej nas ładuje. Dobra, tyle wystarczy. Hamulec zaciągamy znowu i możemy przystępować. Lot 337 ready for engine start. Lot 337 engine start approved. Pompy, próby włączymy później i odpalamy silnik. Najpierw czwarty. Nie mam żadnego widoku, żeby widzieć wszystko tutaj. O, no tak zrobimy. Dobra, czekamy na 20%. Engine start approved, lot 337. Lot 337 ready to taxi. Lot 337 taxi to runway 29 via taxiways Bravo, hold short runway 11.
taxi to runway 29 via taxiways Bravo, hold short runway 11 lot 337. Lot 337 holding short to cross runway 11. Lot 337 cleared to cross runway 11 at pilot discretion.
Lot 337 contact tower on 118.32, enjoy your morning. Tower on 118.32, lot 337. Ladies and gentlemen, the captain has advised that we are now cleared for takeoff. Lot 337 number 14 departure runway 29. Lot 337 winds are calm, cleared for takeoff. Runway 29 squawk 3364, maintain runway heading until above 1100 feet, then turn heading 323 to intercept course. Cleared for takeoff, runway 29 squawking 3364, maintain runway heading until above 1100 feet, then to 323 lot 337. Lot 337 climb and maintain flight level 080, contact Malmo control on 118.0, have a good one.
Lot 337 expect the TIDV 1 Charlie arrival with the TIDVIA transition for the ILS approach to runway 22 right at Castra. Lot 337 slow to 250 knots or less. Lot 337 expedite speed reduction to 250 knots. Lot 337 climb and maintain flight level 080. Lot 337 expedite speed reduction to 250 knots. Lot 337 expedite speed reduction to 250 knots. Lot 337 expedite climb to flight level 080 lot 337. Lot 337 climb and maintain flight level 120. Climb and maintain flight level 120 lot 337. Lot 337 climb and maintain flight level 160.
climb and maintain flight level 160 lot 337. Lot 337 descent via the TIDV-1CA arrival with the TIDVIA transition to 3,000 feet QNH is 1013 at RON. Descent via the TIDV-1CA arrival with the TIDVIA transition to 3,000 feet QNH is 1013 lot 337. Lot 337 contact Kastrup final approach on 120.2, enjoy your morning. Approach on 120.2 lot 337. Lot 337 descending to 3,000 feet. Lot 337, good morning. Radar contact. Continue descent via the TIDV-1 Charlie arrival. For the ILS approach to runway 22 right at Kastrup. Lot 337 descending to 3,000 feet. Lot 337 radar contact.
Continue descent via the TIDV 1 Charlie arrival. For the ILS approach to runway 22 right at Kastrup. Continue descent via the TIDV 1 Charlie arrival. For the ILS approach to runway 22 right lot 337. Lot 337 expedite speed reduction to 250 knots. Wilco lot 337. Lot 337 expedite speed reduction to 250 knots. Wilco lot 337. Lot 337 turn right heading 355 vectors to the ILS approach for runway 22 right at Kastrup. Heading 355 vectors to the ILS approach for runway 22 right lot 337. Lot 337 expedite speed reduction to 250 knots. Wilco lot 337. Lot 337 turn right heading 010. Heading 010 lot 337. Lot 337 turn left heading 010. Heading 010 lot 337. Lot 337 turn left heading 355. Heading 355 lot 337. Lot 337 expedite speed reduction to 250 knots. Wilco lot 337.
Lot 337 turn left heading 306. Heading 306, lot 337. Lot 337 cleared for ILS to runway 22 right, fly heading 247 to intercept final. Cleared for ILS approach to runway 22 right, fly heading 247, lot 337. Lot 337 expedite speed reduction to 250 knots. Wilco lot 337. Lot 337 QNH is 1013 at Kastrup contact tower on 118.1, good day. QNH is 1013 tower on 118.1, lot 337. Tower lot 337 inbound for ILS approach runway 22 right. Lot 337, good morning. Radar contact. Continue ILS to runway 22 right, call when established on final. Continue ILS to runway 22 right, will call when established on final, lot 337.
Lot 337 established on final for ILS runway 22 right. Lot 337 winds are calm, clear to land runway 22 right. Cleared to land runway 22 right, lot 337. Lot 337 exit runway when able. Lot 337 request taxi to the gate. Lot 337 contact Kastrup Apron ground on 121.62 for taxi clearance. Ground on 121.62 for taxi clearance. Lot 337. Lot 337 request taxi to the gate. Lot 337 taxi to gate Charlie 34 via taxiways Echo 4, Echo 3, Bravo, Charlie, Delta, hold short runway 12.
Taxi to gate Charlie 34 via taxiways Echo 4, Echo 3, Bravo, Charlie, Delta, hold short runway 12 lot 337.
Lot 337 waiting to cross runway 12. Lot 337 cleared to cross runway 12. Cleared to cross runway 12, lot 337. Lot 337 request taxi to the gate. Lot 37 taxi to gate Charlie 34 via Taxiways Delta. Taxi to gate Charlie 34 via Taxiways Delta, lot 337. Your personal items and carry-on luggage.
Captain, all passengers have left the plane.